Hej, 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 tu NBA. Witam was w kolejnym odcinku kariery Bena Cartera. Drugi mecz na poziomie All-Star. No i mamy mecz Chicago Bulls. No i ten mecz trochę myślę, że będzie wyglądał lepiej niż ostatnio. Rozpoczynamy od pierwszej akcji. Mamy pierwszą asystę, podajemy do Bama Adebayo i mamy asystę. Się powtórzyłem, nagramy Chicago. No, ostatni mecz trochę mi nie wyszedł. W tym meczu starałem się trochę grać lepiej, bardziej rozsądnie. I na początku tutaj trochę graliśmy zespołowo. I tutaj szukałem piłki, podanie do mnie i na szczęście w ostatniej chwili trafiłem. To był mecz, w którym, tak będzie w tytule, choć przed chwilą już miałem ten tytuł zapamiętany, ale razie już zapomniałem, Boże, bym się przypomniał, jak będę nadawał tytuł. Tutaj nie trafiamy trójkę, ale po raz drugi ponownie, tym razem Ben Carter trafia za trzy. Już mamy MC Gold Skill i możemy trafiać wszystko. Tutaj chciałem wejść pod kosz, niestety się nie udało, obrona jest o wiele cięższa, dlatego będzie też mieć upgrade jakiegoś zawodnika niedługo. Podanie do Bama Adebayo i mamy asystę. Grałem trochę bardziej jak rozgrywający, staram się, ale też chcę zdobywać punkty. Wchodzimy pod kosz, nie, podaję do Tylera Hero, a Hero za 3. Kapitalny początek Miami Heat, 5-12. Co oni grają? Tutaj rzut z dystansu. Nietrafiony, zbieramy piłkę i lecimy z kontrą. Ben Carter lewą stroną. Ben Carter zatrzymał się, podał do Hero. Ten znowu do Cartera. Szukamy zasłony od Martina. Jest zasłona, wchodzimy pod kosz i jesteśmy faulowani. Ja tutaj chciałem bardziej rzucić, ale nie wiem, czemu się załadowała animacja, że chcę wchodzić layupem. Ale dobra, trafiamy pierwszy rzut osobisty. Czy trafimy drugi rzut osobisty? Tak jest. 2 na 2. No i kapitalny początek. 7 do 14. 17 do 4, chcę gadam. No jesteśmy o wiele lepsi niż Chicago. Mamy już 7 punktów, to jest dopiero pierwsza kwarta. Tutaj chce się przedostać, podaję do Kevina Love'a. Kevin Lążówca i mamy czwartą asystę. No naprawdę Kevin, dobrze to rzuciłeś. Prowadzimy 13 punktami, tutaj obrona, strata piłki i lecimy z kontrą. Ja tutaj pierwszy biegnę, dostaję piłkę i pyk, layupik lewą ręką i 9 punkt. Na razie naprawdę jest dobrze w tym meczu. Tutaj otrzymuję piłkę, jesteśmy za linią 3 punktów, ale nie rzucimy, czekamy na Bama Adebayo, nie, to Thomas Bryant, wchodzimy pod kosz, podam do Thomasa Bryanta, nie, rzucam i jestem faulowany i znowu 2 rzuty osobiste, czy oba trafi Carter? Pierwszy trafiony, czy drugi? No na razie 3 na 9, no skuteczność nie jest najlepsza, no skuteczność jest zawsze moim problemem w tej grze, ale na razie prowadzimy, jest dobrze, no ale Chicago trochę odrabia straty. Mamy drugą połowę, 11 punktów na naszym koncie. Chce się przetrzeć przez Lawina. Podaję tutaj do Robinsona jeszcze raz. No i wchodzimy pod kosz i bang! Robimy wsad dwoma rękami. 13 punktów, 3 już błędy, 4 asysty na razie na naszym koncie. Gramy z Adebayo. Wchodzimy sam, nie. Podaję do Adebayo i bam, Adebayo rzuca 5 asysta. Ale Chicago naprawdę odrabia straty. Gra coraz lepiej, my gramy trochę gorzej. Tutaj idę sam, jestem faulowany przez Nikola Vucevicia i będziemy mieli 2 osobiste. Pierwszy nietrafiony. Oj, 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 oj. A drugi? Trafiony. No dobra, nieźle. Trójki nie siedzą w tym meczu. Ten mecz był taki trochę bez trójek, powiem. 4 punkty tylko przewagi. Tutaj gramy z Kalebem Martinem. Co zrobimy? Szukamy, podam do Tylera Hero. Tyler Hero za 3 trafia. Piękna trójka naszego kolegi zespołu. 5 punktów na minutę przed końcem, to jest zasłona od Kaleba Martina. Carter się przedziera pod kosz. Carter kontra Carter. Co zrobi Carter? Rzuci, nie, poda do Hero. Hero za 3. Trafia, splash. 7 asysta w pierwszej połowie. No i dobra, druga połowa. 14 punktów, 7 asyst po pierwszej. No i lecimy. Caleb Martin. Będzie podaje do Martina? Będzie. I bang, ładnie się pod kosz. Caleb Martin, niepilnowany. No i pewnie to trafia, no dwójka zawodników do mnie, Caleb Martin niepilnowany, wsadza z góry i mamy 8 asystę. Dobra obrona Adebayo, lecimy z kontrą, Hero, Hero, wchodzę pod kosz i bang, robimy wsad, 16 punkt. Ben Carter, no i dobra. Zasłona, zasłona, szukam, czekam, czekam na zasłonę, wchodzę pod kosz, Ben Carter, layup i jesteśmy faulowani. Nie trafiam tego layupu, szkoda, bo mogła być akcja 2 plus 1. I mamy 17 punkt. Ben Carter, MVP, MVP. Nie trafia. Ale miałem sobie, kurde, były chyba jakieś czaty MVP, ale już nie zostawiłem tego. Kolejna akcja, wchodzimy pod kosz. Będzie rzut, nie podanie do Bama Adebayo, a Bam Adebayo spod kosza. Mamy 17 punkt na naszym końcu. Kolejna akcja z
Adebayo, chodzimy pod kosz, przedzieramy się, jesteśmy faulowani przez Vucevicia. No, uczę się wymuszać też faule. Dzięki czemu też będę rzucał trochę osobistych. Bo tutaj udało nam się wywalczyć kolejny faul. Co tu mam? Raz 30 dni, a najlepszy field goal, skuteczność. No nie ma nas. Piący najlepszych drużyn. No ale trafiamy oba osobiste, więc 19 punktów, 9 asyst i lecimy dalej. Ostatnia kwarta, mam 19 punktów na swoim koncie, wchodzimy pod kosz i mamy. No Chicago prowadzi i ostatnia kwarta to była kwarta, w której Ben Carter był klacz. Był zawodnikiem, który poprowadził Miami do czego? No zaraz się dowiecie. Bang! 23 punkty. No tytuł będzie zgadywał, więc... Ale no, w tej ostatniej kwarcie naprawdę Ben Carter się odpalił. 19 punktów miał po trzech kwartach, ale czwarty kwarcie był klacz. Pierwsze punkty podaje do Caleba Martina. Caleb Martin pod kosz podaje do mnie piłkę. Nie rzucam. Czekam jeszcze na Adebayo. Mamy zasłonę Adebayo. Wchodzimy pod kosz, podajemy do Adebayo. A ten kończy akcję wzadem. Bam, bam, Adebayo. Bang z góry i mamy 10 asystę, więc mamy double-double, już lepszy mecz niż poprzedni, bo już mamy 23 punkty. No ale Chicago nadal prowadzi jednym punktem, Carter podaje do Martina, Hero i Carter pod kosz, ale to jest świetna akcja, świetny spacing, 25 punkt naszej kapitalnej drużyny. Mój punkt, co ja gadam. Podaje od Hero, co zrobi Ben Carter, czeka na Martina, Carter nie rzuca. Co robi Carter? Coraz mniej czasu. Zasłona od Bama, kolejna zasłona, Ben Carter wchodzi pod kosz. Ben Carter 2+1, co za akcja rozgrywającego Miami Heat, 27 punktów i 28. Ben Carter. 4 punkty przewagi, Ben Carter jest kontrą, podaje do Robinsona, temu daje piłkę, szybka zasłona Adebayo. Fatalna gra w obronie Miami, Chicago i Bang, wchodzimy pod kosz i robimy wsad. Zobaczmy to jeszcze raz. Boom, dynamiczne wejście pod kosz. Ale szlata Ben Carter. Wiadomo, nazwisko trochę zobowiązuje. 4 punkty więcej z Chicago. A my jesteśmy nadal odpaleni. I mamy 13 punkt w tej kwarcie. Co za kwarta Bena Cartera. No jest klacz w tej ostatniej kwarcie. To on prowadzi Miami do zwycięstwa. Podanie do Martina. Szybko schodzimy pod kosz i back. No Javon Carter nie ma ze mną żadnych szans. Jestem po prostu za szybki. Zwinny jak jaszczurka i ostry jak przecinia. 4 punkty więcej, mamy dużo miejsca, bang, 36 punkt. Ale ja lubię tak zawisnąć nad koszem, podoba mi się tam animacja wsadów. Ogólnie jeszcze osobiste na naszym koncie, tutaj było właśnie MVP. Może to podgłośnie będzie słychać, mam nadzieję, że mój głos nie będzie taki wyraźny, może w tym fragmencie to podgłośnie, dlatego tak to zostawiałem, bo te piękne czaty MVP, zaraz to sobie nadrobię, ale mamy bang. No jeszcze mnie pod koniec Chicago faulowało. Nie faulowało, tutaj wchodzę sobie pod kosz, stwierdziłem, dobra, idę. Chicago zdobyło punkt, choć było już mniej niż 24 sekundy do końca, więc ja stwierdziłem, że to zdobędę, będę hamem. No i 40 punktów, 10 asyst. No kapitalny mecz Bena Cartera, 21 punktów w ostatniej kwarcie rozgrywającego Miami Heat. I to właśnie Ben Carter poprowadził Miami do zwycięstwa w tym meczu. To było naprawdę udane spotkanie na tym wyższym już poziomie. Tutaj mi szło. Nie trafiłem trójek. Zwróciłem jedną trójkę, trafiłem. Jak na mnie w ostatnich meczach to naprawdę mało. Jak na pro było poziomie. Ale za dwa też coś potrafię rzucać. No, głównie rzut wchodziłem pod kosz, no, ale wykorzystywałem to, że mogę wejść pod ten kosz. Może w następnym odcinku moja skuteczność będzie taka więcej rzutowa, będę lepiej rzucał, może za trzy więcej trafiał. No ale trzeba wykorzystywać to, że mogliśmy się dzisiaj dostawać pod obręcz, no i zdobyliśmy 40 punktów i kolejne double. No i poprowadziliśmy. No i mamy takie coś jak Family Flashback. Będziemy grali jako mój dziadek, Truck i tato, więc to będzie ciekawie. Właśnie to jutrzejszy odcinek będzie właśnie nawiązaniem do jednego pierwszego z flashbacków. Tam trochę o tym pogadam, jak ja to widzę. 1 na 6 za 3, ale 14 rzutów trafiliśmy. I ogólnie byliśmy clash, no Jacques zagrał świetny mecz. W ostatniej kwarcie Miami zdobył 30 punktów, z czego 21 Ben Carter. No byłem clash. No i co, następne spotkanie, nie, następny odcinek to tego z flashbacku będzie to jutro, nie wiem czy jeszcze będzie coś w tym tygodniu z kariery NBA, ale zobaczymy. To tyle ode mnie, bardzo wam dziękuję, na razie, piątka.